Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpie, witam was w 28 odcinku z Rizena 3 Władcy Tytanów. 16 godzin równe, jak miło. Odpalamy. I dzisiaj bardziej chciałbym się przejść na plażę i kontynuować jej exploring, bo jak widzieliście, mapa się dłużyła od plaży. I takie pół godziny to myślę, że starczy oczyszczenie plaży. Nie wiem jak długo dokładnie. Coś długi loading jest. Dłuższy niż zwykle w sumie. Ale dobra, już się ogarnęło. Git. Teraz tak, tu koleś sobie rzuca tymi nożami. O! Czy ja wiem? Takie rzucanie na noże. Szczerze mówiąc, już to raz robiliśmy, więc raczej nie mam ochoty na taką formę zabawy. Bardziej wolałbym właśnie poczyścić sobie małe co nieco. A właśnie, miałem tamte ptaki ogniste pozabijać, żebym je widział. O właśnie, to do dziadostwo trzeba wyrżnąć. O no. A, ścierwoja, to fajnie, fajnie, można zabijać. Lost. Pociechane, tu jakiś koleś stoi. Cisko. Hey, what are you doing? What? Who? Me? Nothing. Yeah, sure. You're robbing these graves. It's obvious. Oh, come on. They don't need the stuff anymore. Don't tell me you've never done something like this. No, I haven't. I don't rob the dead. Really? Well, that's very noble of you. As far as I'm concerned, the mages have asked me to search for knowledge and magic. Once I've gathered enough, I'll trade with the locals. You aren't from Kalidor? No, I'm a guardian from Tyrannus. I don't give a fuck who you are. Keep your hands off those graves. All right, I don't want to cause trouble. Going No. somewhere else anyway. No i dziękuję bardzo. O, nawet quest, jak miło. What do you know about the mages? They command the most powerful magic in our domain. Stronger than voodoo mumbo jumbo, and more powerful than runes. Mambo That jumbo. matters, us guardians, of course. Też If there's a to way to defeat the Titans, I'm sure you mages will find it. If you want to learn true magic, you should join us and go to Tyrannus. Czy ja wiem? A myśmy jeszcze nie byli w Taranis. Got it. No, I'm. A, ty gnoju, biedny. Dobra, odstraszyliśmy gnoja. A jakiś nowy quest nam wpadł. Moment, to jest Kalador. Będziemy naciskać, nie chcę zakłócać spokój umarłych. O kurde, ale spadki! Mocne. Dobra, aha, on sobie idzie. See you later. Aha, dobra, to w sumie. A to mamy go zabić? Co? Czekaj, trzeba tego ptaka zabić. A nawet dwie. Mój eks. Get the fuck out. Dobra, zarąbane ptaszyska. Coś jeszcze się tu pamięta? Bo chcę iść tą plażę oczyszczać. A właśnie, mieliśmy te małże pootwierać. A ja o nich pozapominałem. Pusto, pusto. A, szczęście mi dzisiaj nie sprzyja najwyraźniej. A nie, jest perła, dobra, już myślałem. Już myślałem, że mi w ogóle dzisiaj szczęście nie sprzyja. A nawet nie będę opowiadał dlaczego. Tylko po prostu chcę spędzić ten wieczór z dobrym materiałem, jakim jest Risen 3. 16 dni do premiery AC Unity. Czekam z niecierpliwością. I mam nadzieję, że nie wydam na marne tych pieniędzy na tak wspaniałą grę, jaką jest właśnie, znaczy będzie ten Assassin's Creed Unity. No i zobaczymy, jak to się wszystko będzie
odbywało. Tylko obawiam się co do tego koopa, bo jak najchętniej zrobię tą ankietę, no ankietę może bardziej, ogłoszenie, to się kurde tabun zleci ludzi, którzy by chciało ze mną ponagrywać tą serię. Bo to chodzi o to, że ja będę serię nagrywał i nie mogę sobie zamieniać widzów czy tam innych graczy AC Unity i zamieniać ich sobie bez trosku, bo to jest w ogóle głupota jak dla mnie. Chcę serię poprowadzić naprawdę na wysokim poziomie, już oczywiście nie pomijając kwestii wulgaryzmów, bo to każdemu się zdarza, nerwy puszczają, ale raczej wątpię, żeby przy takiej grze jak Unity nerwy nam puszczały, bo to wątpię. To nie jest gra kurde typu FIFA albo LOL, gdzie się musisz kurde 300 razy dziennie wkurzać, bo coś ci nie poszło. Owszem, tam też będziemy błędy popełniać, ale właśnie tak zrobią tą grę, żebyśmy mogli ją wykonać na różne sposoby. Oczywiście błędy zawsze będziemy popełniać, ale zniknie funkcja tej desynchronizacji. To jest naprawdę dość istotny plus tej części, że będzie ją można po prostu do skutku robić bez jakby takiego automatycznego restartu. Dobra, tu mamy dużo mięcha, a mięcho się przyda. Tu żeśmy ten skarb odkopali, żeśmy znaleźli tą mapkę wczoraj w jakiejś chałupce. Dobra, w ogóle zapiszmy grę. Zacznijmy nasz exploring. Dzisiaj to będzie tylko exploring plus trochę walk. Ło! Przyłożył! A, spudłałem. Te! Pomyliło ci się! No i teraz się nie pozbiera. I, ale mu kula teraz zabrała damage. Jaki ryj, kurwa. Jak taki niedopalony krab. Zjedz sobie. A teraz coś tu mamy. Na razie pust. Co jeszcze? Okej, takie chodzące główienka. No wiem, że umiesz z tymi gównami walczyć, ale no czemu mi ksujesz? No kurde, zaraz zaraz będzie report i mi stąd pójdziesz i będę sam walczył. Muszę obserwować, czy są te małże tutaj w ogóle, bo to też jest ważne niezmiernie, jeżeli chodzi o plażę. Okej, okay, pustka. Don't worry, I'm coming. These beasts are a pest. Dobra. Muzyczka nawet przyjemna leci dla słuchu, więc nie ma problemów. Kolejna małża. Pewnie jak będę się wracał, to przegapię kilka rzeczy. Ale da się tu wejść? Aha, da się. Tylko nie wiem, czy jest jakiś sens w ogóle. Dobra, tu się już nie doczołgamy, więc nawet się nie męczymy z tym, żeby w ogóle jakoś się tam dostać. O, tam jest jakaś zawalona wieża. Zaraz ją sobie przyjrzymy. Tu coś jest. Wiecie, jak coś znajdę tajemniczego i to ominę, to będzie katastrofalnie źle. O, szkurde. O, luj. O, kozak. O, kurde, jaki damage kroi. Dobra, mamy w końcu z czymś lepszym do czynienia. O, kurde. O, stary. No co? Czemu? Gdzie on jest? No Edzio! No szkurwa, co się opierda? Sorki, ale nie! Ja tu mam do czynienia z czymś naprawdę kolosalnym, a on sobie jaja robi. Nie, tu trzeba zastosować inną broń. I to naprawdę mocno, bo czekaj. Muszkiet. No i kurde, nie. Na niego trzeba taką broń.
O kurde, o luju. Ale zabolało. No kurde. Ja pierdolę. Z czym ja walczyłem? I co on tu ma? Czaszkę. Tylko czaszkę. Przecież to gówno by mnie zabiło. Dobra, zmieniaj broń. Z powrotem na... co to było? Na klingę korsarza, dobra. Przecież w cholerę bym zginął. W cholerę. Ale dobra, niech mi się żyćko regeneruje. Aaaa! Szkurde. Czemu muszą być takie spadki? Broń dystansowa. Strzelby mi się przydały. O kurde, czasem też bym chciał postrzelić sobie z takiej strzelby. Dobra, mi się odlaguje. Lub nie. Dobra, już się ogarnęło. Walka była z... no powiedzmy takim mini bossem. Mini bossem, bo to no biło. Trzeba przyznać, damage brało. No ale wiedziałem, co z nim zrobić. Szybko pomyślałem i... wykończyłem go na kilka strzałów. O, proszę. Kolejny żelazny. Wow. O kurde. Aha, fajne pudło. Dzięki, żeś mi znowu sksuł. No za takie shity dostajemy 400 expa i to nas gówno bije. A tamto żeśmy dostali tylko 200. A biło w cholerę. Już prawie byśmy naprawdę zginęli. A ciosy no naprawdę musieliśmy na klaty ich przyjmować w 100. Powiem wiatru, no normalnie aż mnie to urzekło. I jakaś droga. Aż chyba przejdziemy się tam. Z samej ciekawości to zobaczymy. A nie, nie musimy tu iść, nie? Bo ja tylko chcę plażę oczyszczać, ale zobaczymy tak na szybko. Jeżeli tu nie będzie nic ciekawego, to można wracać w sumie. No na razie tu nic nie odkryliśmy. Zobaczymy, jak to tutaj będzie wyglądało. Gdzie w ogóle ta droga nas prowadzi? Aha, to już do samej osady, to nie. To nawet się nie łudźmy, my chcemy plażę oczyścić. Całą plażę Kaladoru. Więc tak też zrobimy. Więc na razie nie przejmujmy się osadą. Albo samym miasteczkiem. Tam już to określę. Dobra. Popływamy, trochę popłyskamy się. Nie zaszkodzi. Zróbmy save'a. Okej. Teraz tak. Zaraz pewnie znowu coś nas zaatakuje. Znając życiem. Ta gra lubi zaskakiwać. O, kraby. Dawno nie było krabów. Wiem, że jesteś zaskoczony. Dobra. Dobra, zdechło szybko. Ładna współpraca, kurde, no normalnie. OP. Ja sobie taką współpracę mniej więcej wyobrażam w Unity. To ja jestem po prostu w silnym niebie. Małże, pizdu, a tego nie da się zabrać, szkoda. Dobra, otwórzmy sobie znowu tam jakąś serię. Małż. Right then. O, perła. Done. A pewnie kolejna perła. No, za dwie perły, no to nawet. Nawet dobrze. Nie jest źle. Dobra, ja sobie to. A, trzeba się specjalnie wspiąć. O, surowe ryby nam tu złowiło i tylko tyle. Coś biednie. Czekaj. Chciałbym na przykład tą małżę jeszcze. Ale chyba, kurde, będzie ciężko dosięgnąć. Nie. No, zejdź mi z drogi, człowieku. Pustka. Okej, czyli więcej już nie znajdziemy. Szkoda.
Naprawdę szkoda, bo miałem nadzieję, że to będzie jeszcze opcja podwodna. Jeszcze sobie podpłyniemy niżej i będzie jakaś podwodna jaskinia, ale chyba tutaj nie ma takich rzeczy. There's strength in numbers. You met your match. Coś ty powiedział. W sumie nieważne. Okej, tu pusto. Teraz trzeba tego kraba ubić. Ej, ładnie. Takiego to trzeba ubijać tymi cięższymi kombosami. I padają naprawdę błyskawicznie. There's no end to these foul creatures. Dobra. No generalnie to nie ma tu nic trudnego do tej chwili. Same łatwizny lecą. Ale to dobrze, bo się nie mam jak męczyć jeszcze. These beasts are a pest. Dobra, ciszej. O, trzy kraby. No to ładnie. To się już akcja nam kroi. To jeszcze możemy walnąć save'a. We can do this if we stick together. Nie pozwalajcie sobie tak za dużo. No patrz jakie dziadostwo. Okej, dobra, teraz to trzeba ubić. No nie, bo mi to zaraz odpłynie. No kurde, nie polutuje, no. No i taka szkoda. Dobra, trudno. Trudno się mówi. O. Ale za to mi perłę dało, to nie narzekam. Jeszcze się ciągnie droga. Zajebiście. I o to chodzi. I o to kuźwa chodzi. I tam kolejny? Are you fucking serious? Czyli to save'a trzeba szykować. There's no end to these foul creatures. Dobra, jednak to takie trudne nie jest. Jakby to się wydawało. Trzeba tylko po prostu go oblężyć, krótko mówiąc, i wtedy takie gówno jest skończone. Dobrze, że jest Edward. O, to sobie jeszcze skrzyneczkę otworzymy. Okej, czyli nie tak. To jak, kuźwa. Dobra. Aha, dobra, chyba już coś zaczaiłem. I git. Dobra, rybki. Tani bimberek, złotko, kryształy. I git. Czyli to, co dla nas najlepsze. Kurde, ale zawsze musimy mówić, kiedy wychodzę z jakiejś skrzyni. To jest w ogóle porąbane. Idziemy, to się teraz będziemy kierować. Mapa musi nam powiedzieć. O kurde. Ale myślę, że będzie interesujące. My sobie pozwiedzamy. Dobra. O? Który chętny? O, staw Edwarda. Cienia się. Dobra. I'm running as fast as I can. O, szczurki.
Takie kozaki. Trzeba na to uważać, bo... Muszę zacząć z tymi kombosami walić, bo one są skuteczne, widać. A na takie szczurki to tym bardziej. Takie szczurki. Ostre pazurki. Dobra. A, no to. O, idealne pudło. Nie jaraj się tak. To tylko jaszczury. A nie żadne jakieś kurde totemy. No na razie nie ma nic takiego trudnego. Na razie sobie ze wszystkim radzimy i oby tak dalej. No chodź, to chodź. A, tutaj, tutaj. Dobra, trzeba będzie za jakiś czas przeoszczędzić trochę ammo, bo się nam to powoli kończy. A nie chciałbym wpadki, kiedy się okaże, że mnie się ammo skończyło. Zawsze jeszcze nam pozostaje muszkiet i lub dubeltówka. Teraz gdzieś, bo są dwie drogi. Ale chyba pójdę tą, bo to jest i tak ta sama. Więc w sumie różnicy nam wielki. Nie, czekaj. Nie. Co to tak? Czekaj, da się? Nie, nie da się. Wydawało mi się. Dobra, tu się przejdziemy. Bo tu zawsze coś może jeszcze być. Aha, i teraz się będziemy chyba do miasta kierować, nie? Czy jak, bo wiecie, tam za bardzo nie ogarniam. Aha, dobra, pójdziemy sobie tutaj. Powiedziałbym nawet, że tak. Tylko mimo wszystko, kurde, Kaladora jest chyba największym tutaj miastem. Wyspą nawet, kurde. Będzie co tutaj robić, uwierzcie, będzie. Dobra, przejdziemy się tutaj, bo tutaj mamy jaszczura do wybicia. O kurde. Spokojnie, peace. Kurde, ale agresywne. Patrz. Wytrzymałe bydlaki. Dobra, ogarnęły się. O, jakiś quest jest. Miło. Przynajmniej zrobimy takiego bezmyślnego questa. Znaczy nieumyślnego questa. Tak jak ujmę. Którego żeśmy nawet nie dostali, a go robimy tak po prostu bezinteresownie. Dobra. O, ostatni. Ale dostał teraz kulkę. Nie, bo mi ekspa zabrał. Dobra. I 400 dostaliśmy. To znowu jaki. W Kaladorze sporo jagód jest. I one nam dają jakby taką żywność. Rację żywnościową. Tam nie ma drogi, to nawet się nie łudźmy. Ale za to tu jest. O kurde. Git. Tu coś mamy jeszcze do ubicia. O kurde, to jest waran. To jest waran. Unik. Kurde, niepotrzebnie strzelałem. I tak lepiej chyba nie róbmy, bo jeszcze nas to... Nas prąd zabierze i za dupcy.
Jeszcze tak z parę minut ponagrywamy i skończymy, myślę, odcinek. Bo jeszcze chciałbym ci The Foresta nagrać. There's no end to these foul creatures. Warcz bardziej. Tutaj. Szkielety! To one taki odgłos wydają. Oluju. Ty waleczne. Nie kozaczy cię za bardzo? Kurde no, celuj pizdo. Git spudłował. Idiota, czekaj, jak my się to broniliśmy? A ta, dobra. Dobra, już zapomniałem. Poszło. I co tam ma? Dobra, jeszcze trzeba Edwardowi pomóc. I coś ty zrobił z tym szkieletem. Don't worry, I'm coming. A, nie dobił, idiota. O kurde. O, piekielne ogary. Dawno ich nie było. A w takim wydaniu. O, słabiutko. Tak słabe jak te ścierwojady. Ubiłeś tego szkieleta, gnoju. Co tu jest? Czekaj, zaraz sprawdzimy. Najpierw się tu muszę zająć pewnymi sprawami. O, jest teleport. Można z tą nie będę gadał. Dobra, kładziemy. Ten się musiał specjalnie odsunąć jeszcze, bo by go to poraziło. Jasne. Żelazne knieje. Ciekawe. No tak trochę żelazno, bo całe te góry przypominają kolor rudy żelaza. Ale to nie w tym rzecz. My tutaj za jakiś czas. O! Tam chyba jest jakaś jaskinia, albo mi się wydaje. Teraz to sprawdzimy, ocenimy tutaj dokładnie. Mapa kieruje nas chyba w złą stronę. A my chyba właściwie idziemy w kółko, nie? A nie. A jest co zabijać. Dobrze. Sobie to jeszcze to wybijemy. Stupid crawling insects. Dobra, nie pocz. Aż tak straszne nie są. Attack! Ready your weapon! O, rysie. A z nimi też właśnie nie miałem do czynienia. Ale też nie sprawiałem kłopotów. Dobra. Kolejny. Ja ostatnio się dowiedziałem, że po angielsku rysiek, właściwie ryś, to jest bobcat. Takie zdziwienie, what the fuck, bobcat. Już pierwsze moje skojarzenie z bobcatem to pojazd z GTA. Tak, faktycznie dziwne skojarzenie. Ale nawet sensowne. O kurde. A to może jeszcze to wybijemy i skończymy odcinek, bo mam wrażenie, że no już powinniśmy co nieco przerwać. Tylko nie wiem, czy to da radę 2 na 2, ale w sumie jest 2 na 2. A z tym kryształowym... Czekaj, najlepiej jak on by to bił. A ja bym się zajął tym kryształowym gównem. Chodź tam. O, dobra. Ja się biorę za kryształowego. O kurde. Niedobrze. Oj. Dobra, twoja kolej. Ała. Przecież powinieneś go zabić. Aha. No, muszę
O, jeszcze mi wyrąbało nagranie, co znaczy, że już mamy pół godziny. Dobra, wstawaj, idioto. Bo ty widać, że jeszcze z takimi rzeczami nie potrafisz walczyć. Fidelec, złoto. Ale o, trochę tu mamy kosztowności. Nie pogardziłbym. Sprawdzę, czy jeszcze nie ma czegoś do oczyszczenia. A jak nie, to kończymy. Dobra, to jest już to samo miejsce. Dlatego tam jeszcze się przejdziemy do domu. Tam koło tego domku skończymy odcinek. O, szczerze mówiąc, już mi się nie chce tego wydłużać. Dobra, tu mamy taką chatkę. Sobie tam przed tą chatką zapiszemy postępy. Okej. Okay. Jakiś mini obozik bym powiedział nawet. Kalidor is nothing but ruins, a shadow of its former glory. How do you like it? I prefer a fortress. I tym krótkim dialogiem zakończymy odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie, jeżeli wam się spodobał. Możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie. Yo, do następnego odcinka.